Carlsberg Polska, the owner of the brewery in Bresko, has set its sights on saving energy and reducing its environmental impact. The plant, launched in 1845 in the village of Okocham, continues the approach of the first owner, Jan Evangelist Goetz, and introduces further improvements to daily production processes. Problem, z którym musieliśmy się zmierzyć, był związany z dystrybucją wody na cały browar. Chodziło o to, żeby zapewnić stabilność ciśnienia, uniknąć udarów hydraulicznych i zachować pewność działania systemu. W związku z tym zadaniem zwróciliśmy się do firmy Control Service i opracowaliśmy pewne rozwiązanie techniczne, które pozwoliło nam spełnić te wszystkie wymagania. System został zbudowany w oparciu o dwie przetwornice częstotliwości AquaDrive, Softstart i trzy pompy 55 kW. Dzięki temu zużycie energii jest mniejsze i adekwatne do zapotrzebowania browaru, nie ma udarów prądowych i cały zakup zwrócił się w przeciągu 7 miesięcy. Teraz pompy przy 50% prędkości obrotowej osiągają około 17% lepszą sprawność od jednej wysterowanej na 100%. Instalacja jest bardzo niezawodna, nie wymaga szczególnych działań z naszej strony. W razie awarii wiodącej przetwornicy, jej rolę przejmuje druga przetwornica, co zapewnia nam pełną niezawodność układu, nawet w chwili awarii softstartu i pierwszej wiodącej przetwornicy. Jesteśmy w stanie zawsze podawać i dystrybuować wodę na teren browaru, może z mniejszym ciśnieniem, ale jednak zapewniamy produkcję. Tym problemem do rozwiązania przy wentylacji jest zawsze ilość wymian powietrza w pomieszczeniach, ewakuacja dwutlenku węgla, punkt drosy, etc. Zazwyczaj te problemy nie współgrają ze sobą. Dostawcy wentylacji mają dedykowane rozwiązania dla swoich central, natomiast my musieliśmy się zmierzyć z tym problemem w sposób zupełnie inny, innowacyjny. Zebraliśmy wszystkie dane, spotkaliśmy się z firmą Control Service i stworzyliśmy specjalny algorytm. Chodziło o to, żeby wentylacja bytowa również powodowała ewakuację dwutlenku węgla, żeby nie robić dwóch oddzielnych systemów, żeby jeden system zapewnił wszystko, co potrzebujemy. Przetwornice częstotliwości w instalacjach HVAC są odpowiedzialne głównie za sterowanie pracą wentylatorów. Wykorzystujemy ich funkcje specjalne, takie jak sterowanie centralą klimatyzacyjną i Smart Logic Controller, który przejmuje częściowo zadania PLC w zakresie sterowania pracą wentylatorów, przepustnic i zaworów. Przy budowie instalacji HVAC skupiliśmy się przede wszystkim na recyrkulacji powietrza. Dzięki temu w weekendy i święta, kiedy zapotrzebowanie energetyczne jest niższe, zużycie energii maleje nawet pięciokrotnie. Zaprojektowana instalacja daje dostęp do danych historycznych i pozwala wygenerować zaawansowane raporty umożliwiające tworzenie optymalnych warunków dla produkcji i magazynowania piwa. Instalacje zasilania w wodę i sterowania klimatyzacją i wentylacją oszczędzają około 50% energii. Prowadzimy proaktywne działania serwisowe polegające na wykonywaniu prewencyjnych przeglądów przetwornic częstotliwości i softstartów. Terminy przeglądów dostosowujemy do planów produkcyjnych zakładu. Czyścimy przetwornice częstotliwości i softstarty, wymieniamy uszkodzone podzespoły, wentylatory i kondensatory. W razie potrzeby możemy wymienić uszkodzone urządzenia, ale w pierwszej kolejności stawiamy na ich regenerację, która wydłuża ich żywotność. Umożliwiamy również wypożyczenie urządzeń napędowych klientom czekającym na ich naprawę lub dostawę. Instalacja pompowa eksploatowana u nas już 12 lat doskonale nam się sprawdziła. Powodem wdrożenia było zapewnienie stabilności ciśnienia i dystrybucji wody na terenie browaru, natomiast uruchomienie systemu wentylacji pozwoliło nam uzyskać nasze cele, czyli zapewnić ewakuację dwutlenku węgla, zapewnić ilość odpowiednich wymian, a dodatkowo zaoszczędziliśmy bardzo dużo energii elektrycznej przez zastosowanie przetwornic częstotliwości i specjalnych algorytmów sterowania. Wyniki, które osiągnęliśmy, spowodowały wdrożenie podobnych rozwiązań w innych browarach.